proszę, popatrz tutaj, Mądraliński. Nad moją głową nie ma nic oprócz tej tutaj aureoli popularności. I brawa dla ciebie, przyjaciółko, obserwująca mnie z uśmiechem. Tak, uśmiecham się, tak, obserwuję. No już, okej. Okay. Możesz iść na pół godziny, a ja zaczekam tutaj. Zmieniłem zdanie. Chcę, żebyś tam poszła. Chroń przyjaciółkę. Nie mogę tego zrobić. Nie dostałam zaproszenia. A to niby dlaczego? Dowiem się, proszę pana. A teraz uśmiech. Tam. Siema, koleżanko imprezowiczko. Farkel? Czy już panu coś świta? O tak. Uśmiecham się od ucha do ucha. Zapowiadam przybycie gościa numer 6, kobiety numer 1. Też jestem kobietą, Farkel. Już pan rozumie? Pan Przystoniak! Pan Przystoniak wciąż tu jest. Proszę patrzeć. To najlepsza akcja, jaką w życiu widziałem. To impreza dziwaków! Wiem, skarbie. Moi drodzy, powitajcie Riley. Puch, puch, co za ruch! Skarbie, zostań godzinę, zostań tydzień, zostań na zawsze, baw się dobrze. Hej, wiesz, co uczyniłoby tę imprezę idealną? Zauważyłaś miecze świetlne groźnie zwisające nad twoją głową? Damokles. Farkel, jak ty mogłeś mi to zrobić? Co takiego? Zaprosiłem cię na imprezę z przyjaciółmi, bo uważam cię za jedną z nas. Ja jestem jedną z was? Brakuły. Jest inteligentna. Przychodzimy w pokoju. A ja zamierzam zaraz wyjść z pokoju. Ha, ha, ha! Rozbawiłaś nas. Dziękuję. Powinna być naszą królową. Oni cię kochają, Riley. Nikt wcześniej nie zdobył u nich popularności tak szybko. Jestem popularna? Mów, Farkel, gdzie ona jest? Czym sobie zasłużyłem na taki akt czułości? Czy to ci wygląda na czułość? Przyjmuję, cokolwiek mi dasz. O tutaj, siostro. Nie było jej, kiedy rano po nią przyszłam i nie znalazłam jej w szkole. Co zrobiłeś z moją przyjaciółką? Maja, masz zostawić Farkla. Farkel nie zrobił nic złego, tylko otworzył mi oczy na zachwyt, którym darzy mnie świat. Świat Haradziuku? Tak, bo widzisz, wczoraj uznałam, że skoro jestem dziwaczką, to zamierzam rozpalić świat dziwaków do białego. Oddaję. Nie, przerasta mnie. Jest twoja. Po co walczyć o popularność, skoro mogę zostać królową wróżką ich imperium? He! He! Nie, błagam. Ten chłopak był podwójny, miecz spadł. I tą drogą chcesz podążać? Jesteś tego pewna? Pogódź się z tym. Przeszłam na dziwną stronę mocy. Nie jesteś sobą. Jest sobą. Taką mnie kochają. To nie przywrócę dawnej ciebie. Właśnie, że przywrócisz. Moja córka przechodzi trudny tydzień. Masz go przejść z nią. Ojcze, czy możemy wrócić do lekcji? Chcę zdobywać wiedzę. Nieważne, zostaw mi ją. Ale taką? No dobrze. Co wy wiecie o dziewczynach? Przede wszystkim się ich boimy. Więc trzymamy się na dystans. W takim razie wybieram walniętą królową.